Witam Was gorąco w smakowitych daniach i zapraszam dziś na kolorową babkę idealną na wielkanocny stół. Do miski przekładamy jajka, wsypujemy cukier i wszystko ucieramy na jasną, puszystą masę. Do masy jajecznej wlewamy wodę oraz olej. Całość dokładnie miksujemy. Następnie wsypujemy przesioną mąkę, proszek do pieczenia i wszystko ponownie miksujemy do uzyskania jednolitej konsystencji. Gotowe ciasto dzielimy na cztery równe części. Do każdej części dodajemy odrobinę barwnika w dowolnym kolorze i dokładnie mieszamy. Do posmarowanej tłuszczem i posypanej mąką formy na babkę wlewamy po dwie łyżki dowolnego koloru ciasta, a na nie nakładamy dwie łyżki innego koloru. Czynność tę powtarzamy do wyczerpania składników. Ciasto nakładamy cały czas w tym samym miejscu. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika i pieczemy około 40-50 minut. Upieczone ciasto odstawiamy do całkowitego wystudzenia. Wystudzoną babkę wyjmujemy z formy i opruszamy cukrem pudrem. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.